Częstochowa to jeden z początkowych punktów trasy koncertowej ukraińskiej Prime Orchestry, która w klubie Politechnik zagrała wiele filmowych utworów. To było wspaniałe widowisko, podróż w świat filmu, ale w zupełnie nowej oprawie, przygotowana przez duży zespół Prime Orchestry. To jest ponad 40 muzyków i śpiewaków, zespół muzyczny, wspaniały DJ i dyrygent. Do tego znakomite efekty specjalne. No, takiego widowiska jeszcze tutaj u nas w Politechniku nie było. Widowisko mogło zrobić wrażenie, które przełożyło się na dochód z koncertu. W tym wszystkim ma on istotne przeznaczenie. Cel to jest przede wszystkim zbiórka środków na cele charytatywne. Wiadomo, w tej chwili Ukrainie potrzebne są pieniądze na wszystko praktycznie. Także mam nadzieję, że ten koncert przyniósł im też określone korzyści. Z koncertu byli zadowoleni również sami wykonawcy, którzy chwalili publiczność i opisywali szczegóły dotyczące muzycznych sekwencji oraz swoje najbliższe plany. To nasz pierwszy raz w Polsce. Zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci. Po koncertach w waszym kraju jedziemy do Czech, a następnie do Niemiec. W Częstochowie również byliśmy po raz pierwszy i koncert uważamy za udany. I na koncercie gledacze mogą poczuć... Orkiestra wykonuje utwory ze znanych filmów, jednak nie w standardowej wersji, a z własną, autorską aranżacją. To nasze autorskie aranżowanie. Były zagrane utwory z Harry Pottera, z Incepcji, z Piratów z Karaibów, no i innych naprawdę takich kultowych filmów, które w opracowaniu oczywiście własnym, bo to interpretacja własna była, ale naprawdę znakomite. Klub Politechnik już zaprasza na kolejne wydarzenia w swoich murach. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Akademickiego Centrum Kultury.